zaczynamy za chwilę ferie, 30 stycznia, 12 lutego, to jest ten okres, kiedy nasze dzieci i nasza młodzież może skorzystać z oferty, którą przygotowują jednostki miasta, inne stowarzyszenia i organizacje. Ale najważniejsza oferta to oferta jednostek kultury, która obejmuje bardzo wiele zajęć. Zarówno są to zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia edukacyjne, kreatywne, gry planszowe, sport. Jest to naprawdę bardzo szeroka oferta, z której może skorzystać nasza młodzież. Bardzo dużo tych zajęć edukacyjnych i innego rodzaju proponowana jest bezpłatnie, czyli dzieci i rodzice nie ponoszą opłat, natomiast niektóre, które wymagają innych narzędzi, czy przyborów, czy materiałów, są to symboliczne opłaty. Zajęcia, informacja o zajęciach jest na każdej stronie placówek edukacyjnych i placówek kultury, więc rodzice już w tej chwili wiedzą, z jakich zajęć młodzież może skorzystać. Ale oprócz jednostek kultury, również nasze szkoły w każdej dzielnicy miasta organizują półkolonie w godzinach od 9 do 13. Dzieci mogą skorzystać z dwóch posiłków, opłata to tylko 10 zł. Również nasze lodowisko będzie dostępne dla młodych ludzi po okazaniu legitymacji od poniedziałku do piątku między 11 a 13 mogą bezpłatnie skorzystać z lodowiska. O szczegółach już Państwo dyrektorzy. Zapraszam może Panią Dyrektor na początek. Dzień dobry Państwu. Teatr Impresaryjny Włodzimierza Gniazdewskiego jak co roku włącza się w akcję feryjną. Przygotowaliśmy ofertę, która zarówno jest kierowana do dzieci, jak i do młodzieży. W pierwszym tygodniu zapraszamy na zajęcia gazetowe Czary-Mary. Będą to zajęcia rozwijające wyobraźnię i rozwijające dzieci manualnie. Półtorej godziny zajęć w Teatrze Impresaryjnym. W drugim tygodniu ferii zajęcia Teatru Ruchu i Wyobraźni. Będą to warsztaty w oparciu o zajęcia aktorskie, praca nad dykcją, emisją głosu, praca nad świadomością własnego ciała. I naszą ofertę zakończymy w drugim tygodniu w niedzielę spektaklem. 12 lutego zapraszam do Teatru Impresaryjnego na Kosmoprzygodę. Będzie to spektakl inspirowany powieścią Stanisława Lema Bajki robotów. Bilety do nabycia są w kasie teatru, a także za pośrednictwem naszych platform zakupowych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Teatru Impresaryjnego. Bardzo dziękuję. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Rętowicza w Włocławku będzie organizować ferie pod 8 różnymi adresami. Zapraszamy do centrali przy ulicy Warszawskiej, do zmodernizowanego obiektu pod stary i nowy adres. Nie wszyscy jeszcze mieszkańcy i nie wszystkie dzieci odwiedziły naszą bibliotekę po modernizacji. Działamy tam już od pół roku zupełnie w nowej aranżacji, ale też z zupełnie nowymi możliwościami. Zapraszamy zatem dzieci i młodzież do mediateki, gdzie będzie można korzystać z różnego rodzaju najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, choćby z bieżni multimedialnej. Będzie można przejechać się kolejką górską albo kolejką tropikalną, a także grać w różnego rodzaju gry wirtualne. Także będzie można skorzystać z naszych stanowisk PlayStation 5, grać na przykład w piłkę nożną, w grze o nazwie FIFA albo w koszykówkę NBA, także w różnego rodzaju gry związane z tańcem lub też ze śpiewaniem. I zapraszamy również do strefy dziecka, do naszego nowego miejsca kierowanego dla dzieci nieco młodszych.
Tam też będą organizowane różnego rodzaju gry edukacyjne z użyciem magicznego dywanu, a także będzie do dyspozycji dzieci kilka różnego rodzaju robotów o nazwie Kodi. Także zapraszamy do korzystania z naszych możliwości związanych z grami planszowymi i klockami Lego. Powiedziałem, że Miejska Biblioteka organizuje pod 8 adresami ferie, w związku z tym także w te ferie włączają się filie biblioteczne. Filia numer 2 przy ulicy Kapitulnej, filia numer 2 przy ulicy Dziewińskiej, ruch ulica Kaliska, filia numer 3 przy ulicy Toruńskiej, filia numer 6 przy ulicy Żytniej, filia numer 8 przy ulicy Olszowej, filia numer 10 na Michelinie przy ulicy Kościelnej, filia numer 11 w Centrum Kultury Browar B przy ulicy Łęckiej, a także filia dziecięca przy ulicy Kapitulnej. Mogę zapewnić, że będzie... Większość filii, my działamy pod 10 adresami, a pod 8 organizowane są ferie biblioteczne. Będzie dużo, myślę, spotkań i zajęć animacyjnych z literaturą, z plastyką. Będzie kreatywnie. Stawiamy też w tym roku na ekologię. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Lidia Kowalska-Witczak, dyrektor Centrum Kultury Browar. Dzień dobry państwu. Od poniedziałku także zaczynamy ostrą feriową akcję. U nas nazywają się te momenty, ferie, browerie. W Browarze przez całe 2 tygodnie w siedzibie głównej przy ulicy Łęckiej Bechiego zajęcia różnorodne, od tanecznych, plastycznych, poprzez zajęcia ekologiczne. Będziemy także działać w pierwszym tygodniu w klubie Łęka, w drugim tygodniu w klubie Zazamcze. Klub Stara Remiza w tej chwili jest bardzo mocno zaangażowany w organizowanie, ponieważ tam działa sztab, organizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego rozliczanie tego przedsięwzięcia będzie się odbywać właśnie w czasie ferii. W związku z tym dwa kluby i siedziba główna będzie zaangażowana w organizowanie ciekawego czasu w mieście. Będziemy wykonywać na przykład ukraińskie zabawki ludowe, lalki, motanki. Będzie instruktorka z Ukrainy, która będzie tego uczyć. Poza tym będziemy wyplatać makramy, będziemy także spędzać czas na lodowisku, na basenie, na kręgielni. Pójdziemy do prawdziwej pizzerni, gdzie uczestnicy zajęć będą uczyć się wypiekania pizzy. Poza tym, ponieważ czas ferii to okres przedwalentynkowy, więc będą odbywać się zarówno w siedzibie głównej przy ulicy Łęckiej Bechiego, jak i na Zazamczu zajęcia, które będą, w wyniku których będą powstawać kartki i różnego rodzaju niespodzianki walentynkowe. Będziemy organizować warsztaty na przykład scrapbookingu. Poza tym będziemy uczyć również różnego rodzaju form tańca, bo browar także tańcem stoi. I cóż, serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy zarówno na ulicę Łęcką Bechiego, jak i na ulicę Toruńską oraz na ulicę Płocką do klubu Łęk. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A o tym, co będzie działo się w Galerii Sztuki Współczesnej, ja odpowiem pani dyrektor Krystyna Kutlaków. Szanowni państwo, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku także przygotowała ciekawą ofertę zajęć kreatywnych dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne zorganizowane pod tytułem W krainie lodu i śniegu. W czasie tych warsztatów będzie okazja nie tylko do pokazania swoich umiejętności plastycznych, nauczenia się też wielu zadań z zakresu plastyki współczesnej. Będzie też możliwość obejrzenia aktualnej wystawy malarstwa Katarzyny Kręcickiej, jak również, ponieważ hasło tych zajęć W krainie lodu i śniegu, poznania samej specyfiki tamtych miejsc z ich przyrodą i też zwierzętami, jakie tam egzystują, jakie się znajdują.
Szanowni Państwo, galeria w tym roku też chciała się zmierzyć z taką nową aktywnością, czyli zapraszaniem dzieci i młodzieży codziennie od godziny 10 do 14. Można do nas wejść i skorzystać z takich zajęć Ale Zima. Są to zajęcia indywidualne dla każdego dziecka. Można w czasie dwóch dni opracowywać temat związany z zimą. Jest to okno zimowe, park w zimie, zima nocą. Także w czasie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10 do 14, zapraszamy każde dziecko, które będzie chciało skorzystać z fachowej pomocy, z oceny, korekty prac, ale także mile spędzić czas w otoczeniu dzieł sztuki. W czasie ferii wstąp do galerii. Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękujemy, Pani Dyrektor. Jeszcze mam podskryptus, proszę Państwa, nie powiedziałam o ważnej rzeczy. Otóż od poniedziałku będzie czynna w browarze wystawa pająków i skorpionów. Tę wystawę będzie można, właściwie prezentacja, tę prezentację będzie można oglądać niekoniecznie będąc uczestnikiem ferii, bo zarówno dzieci i młodzież, którzy będą uczestniczyć w naszych zajęciach, skorzystają z tej wystawy, ale można tę wystawę oczywiście oglądać poza samym cyklem feriowym. Wystawa nazywa się Nie taki pająk straszny. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedna uwaga. Dzieci, które zapisały się na półkolonie, będą mogły jako grupy zorganizowane korzystać z oferty, którą przygotowały nasze placówki kultury. To też ważna informacja, że można uczestniczyć w wielu wydarzeniach w okresie ferii.